Nazywam się Anka Rykała. Z wykształcenia takiego formalnego jestem psychologiem klinicznym, a zawodowo zajmuję się masażem, masażami orientalnymi z różnych stron świata. W trakcie studiów, ja studiowałam psychologię kliniczną, starałam się mieć jak najwięcej praktyk w szpitalach psychiatrycznych, żeby doświadczać realnego wymiaru tego, czego się uczę i co miało być moim zawodem. I wtedy jeszcze nie miałam jasno sprecyzowanych kategorii, co jest zdrowiem, a co jest chorobą. Natomiast doświadczałam pewnej intuicji. Im dłużej przebywałam tam, tym bardziej doświadczałam takiego przekonania, że paradygmat medyczny to jest coś, co nie leczy. Że jakby przekonanie, że leczą wyłącznie leki, leczą medykamenty, to po prostu nie miałam wiary w to, że to rzeczywiście prowadzi do uzdrowienia. Miałam takie wówczas przekonanie, które wtedy wydawało mi się dziwaczne, a teraz rozwinęłam to w absolutnie taką pewność, że leczy nasz kontakt z innymi ludźmi, że naturalne dla człowieka jest bliskość, jest po prostu jest integracja, leczy nas kontakt z samą sobą, bardzo jest to istotne, i leczy nas kontakt z naturą. Ponieważ z tym poglądem nie mogłam jakby utrzymać się w tym paradygmacie, który istnieje w szpitalach, to rozwinęłam swoją własną ścieżkę i od ponad 15 lat zajmuję się masażami orientalnymi, i to jest mój sposób, moja metoda, która właśnie integruje nas wewnętrznie, kontaktuje nas z samymi sobą i przez to nawiązujemy kontakt z otoczeniem. I zdrowie z tego punktu widzenia to nie jest brak objawów choroby, tylko to jest taka naturalna gracja. To jest coś takiego, co możemy obserwować u dzieci. Dzieci mają taką naturalną grację, natomiast w naszym społeczeństwie, gdzie jesteśmy przyczajeni które po prostu wyznacza nam kierunek rozwoju. My się nie rozwijamy naturalnie, tylko tak według czegoś takiego wewnętrznego głosu, tylko po prostu mamy już przygotowane schematy. I tutaj tą naturalność tracimy. I powolutku wchodzimy w stan choroby. I dla mnie właśnie choroba jest zaburzeniem na poziomie energii. Chorobę widać w sposobie poruszania się ciała na przykład, że wydaje się, że człowiek jest zdrowy, ale jednocześnie to, że ma zamkniętą klatkę piersiową, że jest przygarbiony, czy że jest nienaturalnie jakoś wyprostowany, nie są to naturalne ruchy. To jest stan, który może nie jest chorobą samą w sobie, ale prowadzi do tego. Taki stan, w którym nie chce nam się rano wstać, w którym w ogóle jakby nie mamy inspiracji. To jest konsekwencją nieżycia swoim życiem, niewypełnianiem swojego takiego powołania, z którym tutaj przyszliśmy, w co bardzo wierzę, że tak jest, że każdy przychodzi tutaj w jakimś bardzo określonym celu. Ma przez to jakieś wyposażenie, talenty albo też braki. I to jest czymś, co go powinno prowadzić. Natomiast nas wprowadzą właśnie zewnętrzne kanony, że to jest kariera, to jest właściwe, tak powinno być. I odchodząc od siebie, zaburzamy swoje zdrowie. W dziedzinie terapii dźwiękiem jest wiele metod oddziaływania dźwiękiem, i jeżeli chodzi o właśnie te działania terapeutyczne, to są między innymi misy tybetańskie, gongi, kamertony, pewnie jeszcze wiele innych, ale ja się na razie na tym skoncentruję, bo z tym miałam do czynienia. I chyba najłatwiej jest wytłumaczyć oddziaływanie dźwięku, wyobrażając sobie, no jest to też fakt udowodniony, że nasze ciało ludzkie składa się przede wszystkim z wody. No nie? Czyli można powiedzieć, że jest to biliony czy jakieś tam olbrzymie ilości komórek, które są z wody. I wodę można programować. I wodę programuje dźwięk. I są na to też badania naukowe. I na tychże właśnie badaniach, czy na tym doświadczeniu opierają się terapię dźwiękiem, że
są dźwięki, które totalnie dysharmonizują i to jest na przykład dźwięk samochodów, huk taki nienaturalny, on jest przede wszystkim, jest to za głośne, to jest i dwa, że są to dźwięki nienaturalne, to są dźwięki, które są dźwiękami cywilizacji, one nas dezintegrują, a przeciwieństwem z kolei jest właśnie integracja tymi instrumentami, o których wspomniałam wcześniej, albo też instrumentami w ogóle. Nasza kultura, na przykład w Polsce, nie ma aż tak, nie używa się muzyki aż tak bardzo terapeutycznie, natomiast jak przyjrzymy się krajom arabskim, czy afrykańskim, czy południowoamerykańskim, to tam muzyka jest obecna wszędzie, ta muzyka jest obecna na ulicy i tam też widać, w jaki sposób poruszają się ich ciała. To ujęcie zdrowia, o którym mówiłam wcześniej, tam się bardzo przejawia, dlatego że oni używają instrumentów. I to nie chodzi tylko o to, że też o to, ale nie chodzi tylko o to, że my się jakby wybawimy, wytańczymy, tylko chodzi o to, jak te instrumenty działają, że instrumenty po prostu nas harmonizują albo też wyzwalają energię, która później krąży po ciele. Jeżeli chodzi, teraz nawiążę do mis tybetańskich. Tak, jeśli chodzi o misy tybetańskie, to jest dźwięk, który swego czasu, w takich pradawnych czasach, misy tybetańskie były używane do uzdrawiania duchowego na tym poziomie duchowym. W tej chwili między innymi Peter Hezym tutaj w Europie ma olbrzymie zasługi na tym polu. On po prostu przywiózł mnóstwo mis z Nepalu, znajdował je w przeróżnych miejscach i odkrył, on jest fizykiem z wykształcenia, odkrył, jakie jest działanie na ciało w takim sensie fizycznym, po prostu użył parametrów fizycznych i stworzył taki rodzaj mis, taki rodzaj instrumentu, który jest skonfigurowany z tymi parametrami funkcjonowania ludzkiego ciała, ludzkich organów. I to jest metoda, która bardzo głęboko relaksuje. Generalnie stan relaksu jest stanem, w którym ciało się samo naprawia. Każdy organizm żywy, nie tylko ciało człowieka, ale on przede wszystkim się samo regeneruje w momencie, kiedy ma dobre warunki. Tymi dobrymi warunkami jest właśnie relaks, czyli dla nas wartość taka niemalże niedostępna. Właśnie przez zaburzające dźwięki między innymi. Natomiast te dźwięki, które są uzdrawiające, to są dźwięki przede wszystkim właśnie zharmonizowane z częstotliwościami, w jakich funkcjonuje ludzkie ciało i ludzkie organy. I no i jednocześnie wspomniałam wcześniej o tym, że my jesteśmy z wody. I to jest to właśnie to tonizowanie wody, harmonizowanie właśnie tych cząsteczek. W moim życiu zawodowym, ale też prywatnym, niezwykłym doświadczeniem było odkrycie tego, czym jest ludzkie ciało. Też w kontekście emocjonalności, jak emocje wpływają na kształtowanie ciała, na to, jak ono wygląda, jak ono się porusza, jak się czuje. I ja to odkryłam spontanicznie najpierw na swoim ciele, ale też właśnie obserwując pacjentów psychiatrycznych. I to było niesamowite. Bardzo mnie interesowało, dlaczego ich ciała są takie pokurczone, są takie zdeformowane. I zobaczyłam, że jest to związane z ich przeżyciami wewnętrznymi, że ich ciała jakby odzwierciedlają ich emocjonalność. To są stany ekstremalne i ich ciała też wyglądają, są jakby zdeformowane właśnie często w sposób ekstremalny. W czasie studiów nie przyszło mi to do głowy, natomiast zaraz po, zaczęłam, szukając tej swojej ścieżki, zaczęłam ćwiczyć jogę. I to właśnie pozwoliło mi skontaktować się z własnym ciałem i zobaczyć, że ciało w naszej kulturze jest zapomniane. My się nie odnosimy do niego, nie dbamy o niego. Z jednej strony jest obsesja na punkcie kosmetyków, odmładzania i tak dalej, natomiast my nie mamy takiego kontaktu z rzeczywistym ciałem, z jego rzeczywistymi potrzebami. I dla mnie było dość szokujące to, że odkrycie, że to, czego potrzebuje ciało potrzebuje spokoju, ciało potrzebuje serdeczności, czułości, miłości, dobrych relacji z ludźmi i że to leczy. To są czynniki, które leczą. I z tego doświadczenia, które najpierw było intuicją, potem się rozwijało,
wyniknęła właśnie metoda, którą w tej chwili od kilkunastu lat się zajmuję. Cały czas ją też pogłębiam. Uczę się masaży z różnych stron świata i te masaże praktykuję. I zobaczyłam, że właśnie dotyk w postaci automasażu, dotyk w postaci masażu oferowanego komuś, integruje ciało. Jakby włącza je, ożywia je i włącza przede wszystkim ten system samouzdrawiania. Podobne niegimnastykowanie się. Są też bardzo różne sposoby właśnie też podejścia do ciała i do gimnastykowania, że można je musztrować, no nie, jakby wyciskać i to jest bardzo podobne do sposobu, w jaki żyjemy, w jaki jesteśmy jakby zaprzężeni, a można też traktować je z delikatnością i odkrywać coraz to nowe obszary doznań. I to jest właśnie istotą mojej pracy zawodowej. Odkrywanie tego spektrum, jakie daje ciało. Ciało jest też niesamowitym barometrem, jeżeli chodzi o moment życia, w którym jesteśmy, o to, jak się czujemy. U nas nie ma, właśnie przez to, że jest brak kontaktu z ciałem, brak też wiedzy o ciele, bo medycyna zachodnia, mówię już tak bardzo ogólnie, medycyna zachodnia cząstkuje ciało. Jest lekarz od płuc, jest lekarz inny od wątroby, lekarz inny od skóry i to ciało jest takim po prostu takim mechanizmem złożonym z różnych części. Natomiast ciało jest całością. Jest takie pojęcie, ciało jest holistyczne. Ciało jest bardzo skomplikowanym tworem fizycznym, ale też energetycznym, też duchowym, że mamy te różne złożenia, one są integralnie ze sobą związane i wpływają na siebie. I dopiero zauważenie tych związków, jak na przykład emocje, jak doświadczenia wpływają na ciało, pozwala rozumieć symptomy chorobowe, dlaczego w ciele coś się wydarza. I w tym ujęciu symptomy chorobowe, czyli coś, co nas tak bardzo przeraża i kiedy biegniemy do specjalisty, licząc na to, że on nam pomoże, pomimo tego, że tak naprawdę gdybyśmy znali swoje ciało, to wiemy, że przede wszystkim to my jesteśmy własnymi swoimi lekarzami i to my się potrafimy naprawić. Zgubiłam się teraz w wypowiedzi, ale że w tym ujęciu choroba, czy jakiś symptom choroby jest tak naprawdę informacją o tym, co jest nie tak, czyli jest takim błogosławieństwem, jest czymś wartym zarejestrowania. Symptom chorobowy nie jest czymś przeciw nam, czymś, co nas dopadło, czymś, co nas chce zniszczyć. Ciało jest barometrem naszych uczuć, naszego funkcjonowania, naszego momentu w życiu i bardzo wyraźnie i natychmiast pokazuje, co jest w naszym życiu nie okej. Czytanie tego jest sprawą trudną, bo dlatego, że my nie mamy tych map, co oznacza, że boli mnie ciągle głowa, że bolą mnie ciągle plecy, że mam jakieś dolegliwości kolan, że nie wiem, nie domagają mi nerki czy płuca. Natomiast jest to bardzo konkretna informacja od ciała, co jest nie okej. I leczenie, oczywiście jak nas boli, to jest naturalne, że chcemy ten ból wyeliminować czy złagodzić, natomiast najpierw, zanim to zrobimy, ważne jest, żebyśmy usłyszeli, co to ciało chce powiedzieć, co ten symptom chce powiedzieć. To jest bardzo ważne. I leczenie takie zachodnie, które uderza w te symptomy, nie zastanawia się nad jego pochodzeniem, tylko po prostu chce je stłumić, czy tabletkami, czy operacją, czy wycinaniem czegoś, czy w jakikolwiek inny sposób, który zazwyczaj jest inwazyjny dla ciała, odbiera możliwość odczytania informacji. I to jest symptom ciała, bólowy symptom ciała zazwyczaj, czy jakiekolwiek inne dolegliwości, czy dyskomforty, są jak posłaniec i w momencie, kiedy go eliminujemy, zabijamy tego posłańca, nie dowiadujemy się, co nam jest. I w związku z tym takie chwilowe wyeliminowanie bólu, czyli tej informacji, zabicie tego posłańca, powoduje, że za chwileczkę przyjdzie inny. Przyjdzie taki, który powie to jeszcze głośniej i jeszcze mocniej.
w mojej pracy zawodowej i w takim życiu i w życiu osobistym mnie inspiruje bardziej ten przekaz wschodu, gdzie jest uwzględniona energetyka człowieka, czyli coś, czego nie widać, a co czego nie da się zbadać, prześwietlić, a jednocześnie coś, co jest i co daje efekty w postaci żywotności albo jej braku. I od dawna było tak właśnie w tych systemach wschodnich, czyli tych, które uwzględniają przede wszystkim energetykę, że co to jest ta energetyka, że tutaj już ocieramy się o duchowość ciała, o związek, który jest w rozbracie w medycynie naszej zachodniej i w medycynie wschodniej. Od dawna lekarze, lecząc pacjenta, leczyli przede wszystkim duszę, leczyli psychikę i w ten sposób wpływali na ciało i w ten sposób harmonizowali ciało. W medycynie zachodniej leczy się ciało. I bardzo często się w tym metodzie szkiełka i oka, tym medycznym paradygmacie, nie uwzględnia się w ogóle czegoś takiego jak duchowość. Tego nie ma w nauce. I przez to rezygnujemy z bardzo ważnej części siebie. I taką, ja nie twierdzę też, że wschodnia, wszystko co ze wschodu jest dobre, a z zachodu jest złe, tylko chodzi o to, żeby połączyć, że to są potężne rodzaje wiedzy, że zachód ma też olbrzymie zasługi, jeżeli chodzi o właśnie o taką technologię w poznaniu ciała ludzkiego i to jest niezwykle ważne. Natomiast chodzi o to, żeby dołączyć do tego właśnie duchowość, żeby dołączyć sferę psychiczną i wtedy będziemy mieli ogląd człowieka jako całości, właśnie złożonej z tych sfer. I są już na szczęście takie koncepcje, które łączą te podejścia. Jednym z nich jest ta nowa medycyna germańska i osoba doktora Hamera, który zapoczątkował ten styl myślenia, też obserwując swoje symptomy, kiedy po śmierci swojego syna zdiagnozowano u niego nowotwór prawego jądra i on nie od razu, ale po jakimś czasie zorientował się, że ma to związek właśnie ze śmiercią syna, ma to związek z nieprzepracowaną, nieprzeżytą żałobą. I w momencie, kiedy uświadomił sobie to, objawy się cofnęły. Wszedł w to głębiej i zobaczył, że w taki sposób to funkcjonuje, że nasze choroby, nasze symptomy są związane z doświadczeniami i związane z tymi doświadczeniami emocjami. I często są to emocje bardzo silne, ekstremalne, rozstania, śmierci, jakieś niepowodzenia. To są momenty, kiedy my na swój sposób umieramy wewnętrznie. Nasze ciało jeszcze żyje, funkcjonuje, ale gdzieś na pewnym poziomie umieramy i to jest bardzo ważne, to jest coś, co może nas zaburzyć, ale może też możemy też zmartwychwstać po prostu jak Feniks z popiołu. Tylko to jest właśnie kwestia, żeby odpowiednio to zinterpretować, swoje doświadczenie, żeby je też zintegrować, żeby zintegrować też przede wszystkim te trudne doświadczenia. Dlatego, że ciało będzie chciało je odreagować, będzie chciało je takiego uszanowania tych doświadczeń, będzie chciało integracji. I jeżeli sobie z tego nie zdamy sprawy i będziemy to chcieli właśnie jakby usunąć, zapomnieć o tym i wyrwać to cierpienie z korzeniem, to ono wróci do nas, wróci w postaci choroby.